To jest Norwegian. Norway. Jesteśmy gotowi do dalszej podróży na jacht. To panoramka taka na początek filmu. Pan kapitan się już składa. To jest nasz namiot. Piękny. No. To jest pan Michał. Tak. Z tyłu bulgot. Teraz tu cała grupa, proszę. O! Nareszcie pani kapitanowa na zdjęciu. Jaka uśmiechnięta. Jaka zadowolona. Norweg wygląda przez okno. Okropnie, można się przestraszyć. Wszystko pokryte trawą. Pokryte trawą. Patrzcie, co się dzieje. Ej, nie właśnie tam. Zobacz, stoi. Kurt stoi. Żyjemy, żyjemy. Dobry. Dobry. Thank you.
Sekcja druga. Sekcja druga, proszę bardzo, tu jest maszt, grotmaszt, tak? To jest pod pokładem na gronie grotmaszt. To grają w szachy. No, a tu jest koja Zbysia. Tak, koja Zbysia, na której nie ma naturalnie Zbysia w tej chwili, chwilowo. Tu jest Ola, jak już powiedziałem, głowa Oli. To jest, ten Zbyszek się nad nią nie lituje i ją katuje. Proszę, proszę. O, otwieramy. I co jest tu? To jest nasze miejsce zadumy, spokoju, medytacji. Lizen Piotr, świecące skały. Świecące skały. Lizen Piotr. Takich ujęć będziemy robić strasznie, strasznie dużo. No, te ujęcia są podstawą naszych żeglarskich dokonań. Pan kapitan, wielki galant, w oparach pary. Pary. Bigos, bigos to jest. A my jemy bigosi. Palce wspaniały bigosik, palce lizać. Czujecie ten zapach? Bigosik, ach jak pachnie. Nie mogę filmować, nie mogę. Thank you.
Bardziej na towar. Bardziej na towar. Nie, 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 wszystkie, tylko nasz musiało. Naszych dzieci szukamy. I wykończy. Ciężkie czasy dla czarnuchów na stałe. Typowe domki, domeczki, trochę krzywe, tu się zapadają jakby, a tu jest na brzegu i stoją jachty. Co będzie na kolację, pani kapitan? Na kolację? Tak. To co zawsze. Sałatka z majonezem, jarzynowa, rybka w sosie własnym. O! Tak. I co jeszcze byście chcieli? No, nie świeże wiem. Bułeczki oczywiście. Świeże bułeczki, goloneczka. Bardzo dobry. Znaczy pan kapitan osobiście, bo my się leserujemy, osobiście wybiera grotę. Proszę. O, tak powinno być. Żeby manewry lepiej wychodziły, to silnikiem sobie pomagamy. Tak. Wtedy jest pewniejsze, że to wyjdzie, bo z rozprzestrzeniu może nie wyjść, a z silnikiem zawsze wyjdzie. Thank you.
wyspy Hitra. To jest prawy brzeg naprzeciwko wyspy Hitra. Ryba, którą złowił dzisiaj Marcin na wachcie. Dzień dobry! Nazywam się. Jak się nazywasz? Morświń. Samotna wyspa, opuszczony dom, ogromne ilości ptaków. Horn w całej klasie. Najdalej na północ. Zataczka. Spokój. Tamten zajdzie się nie do tego. Dziękuję. No, czyli na razie się jeszcze nie ruszamy. Czekamy nie, razie, do kolacji. Na razie czekamy do... Łagodnie przejdziemy z kolacji. A czas pod wieczorem do kolacji. Panie Krzysztofie, co można? A czy to będzie ten kabel wek? Po kolacji? Czy to będzie kabel wek? Gdzie jedziemy? Tak, kabel, chyba tak. Kabel wek, Lofoty, tak? Lofoty i polowanie na wieloryby. No, ustalamy właśnie, gdzie płyniemy przy Bardinet Hour. To jest takie nasze zwyczajowe przyjątko, które odbywamy nowa codziennie. Demokratycznie. Powstaje nowa tradycja. Demokratycznie podejmujemy decyzję, gdzie płynąć, czy płynąć, jak żyć. To są sprawy strategiczne. Głosowania odbywają się tajnie. Rzeczy, co tu widać, to ja pomagają w podjęciu decyzji. Pod moją koją. One tak normalnie jest, leżą. Tak. Nocne wachty nie mają dostępu do koi Michała. Może i... moja wachta, bo wtedy... Tak. To są narzędzia podejmowania decyzji. Wstałem, a tu tak pięknie. Szkoda, że mnie wcześniej nie obudzili. Sami łapczywie wdychali te widoki, innym nie dają. Nasz sternik ukochany, Zbysio z rana, łaził mi dzisiaj po brzuchu, łaził, ale proszę jakby to. Super. On i tylko on doprowadzi nas do celu. Niestety już niedługo skończymy nasz przepiękny rejs. Zbliżamy się do Poto. Gdzie te Poto nikt nie wie.
już jest krąg polarny. Jesteśmy na wodach bieguna północnego. No. Okrutny krajobraz, ale dzięki temu Żydowi Golsztromowi jest bardzo, bardzo ciepło. Woda ciepła, wiaterek ciepły, aczkolwiek wieje silnie. Z wody, ponieważ jesteśmy na kręgu podbiegunowym. Neptun Soter. Neptun Soter. Majtek Maciek, chcesz dołączyć do Bractwa Polarników? Tak, tak, wasza wysoka. Klęknie. Na kolana. Złożysz krótką samokrytykę. Ty jako bałaganiarz nie będziesz więcej wymagał porządku na pokładzie. Jeszcze mniej. Musi udać. Dobra. Szczęście imieniem. Właśnie jak to było? Rożensen? Rożensen, dobre. Rożensen? Rożensen. Brawo! Brawo. Witamy, witamy Rożensena. Pani kapitanowa! Brawo! Przyjęty, dobra. Pani kapitanowa na pewno nie uklęknie. Kucnie. Tak. Ale musi obiecać przynajmniej dwa dietetyczne podwieczorki. Polarnicy już tam zostają, obiecuję, słuchajcie. Obiecuję. Ciebie, córo wiatrów, mam imię Bloktinda. Brawo, brawo Bloktinda! Brawo Bloktinda, Bloktinda! Super, super! Przyjęta do Bractwa Polarników. Okropne. Na kolana. Czego ty szukasz na tym pokładzie? Dlaczego nie z żoną i z dzieckiem? Powiedz, czego szukasz za kołem polarnym? Nie z jego mięsa. Ja tu myślę, że 2 stopni stali po porta. I mrozu minus 15. Mrozu. Przynajmniej on. Nadaję ci imię Ten Los. Ten Los. Pan? Ten Los. Którym ty jesteś tu oficerem? Drugim! Do mnie! Panie Neptunie! Na oba kolana! Litości! Nie będziesz się znęcał więcej nad córką? Nie będę! I przy śniadaniu więcej jak 4 razy nie wymienisz słowa gówno? Możesz sobie wybrać wyspę. Jakże ty? Pięknie w sen, proszę bardzo, na kolana. Nie będziesz pożądał białej niedźwiedzicy? Będę. Nie będę. Nie będę. Co mu zadać za zadanie? Jednej nie. Bracia polarnicy, co powinien zrobić? Najpierw niech wypije. Musisz ujeżdżać tratwę ratunkową. Dobra. Szybko. Tam chodzi o odgłos paszczą. Paszczą, paszczą. Paszczą, ujeżdżaj paszczą. Wiecie co, tam facet siedzi na łódce i chyba się mocno dziwi.
No. A zaraz, Mama. Wypił? Jesteś Renga. Oh. Renga. Dobra. Dziękuję. No teraz zmień pole. Krótki hymn pochwalny dla żeglarstwa morskiego z użyciem słów dupa, gówno i masło orzechowe. Odmawiam, nie ma mowy. Ja nie. A to nie będziesz przyjęta. No to masz kupeczkę. Może. No. To zamiast wypicia to zrobimy konkurs mokrego pod koszulką. Dobra. O, brawo, przyjęta w końcu. Brawo. Olafsen. 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 Tak, to już było od dawna. No, to teraz słuchajcie, to teraz wpisujemy sobie... Teraz będzie balanga, imprezka. Lepton będzie z nami. Najpierw rogi. Poszło. Teraz będzie szaliczek. Teraz będzie tak, właśnie. Dobra, Neptun. Dobra, dobra. I teraz będzie w koszulek mokry. I Neptuna z powrotem tam skąd przyszedł. Fajny Scotch Whisky, Famous Grouse. To jest to. To jest to bardzo dobre. Kupiliśmy na promie. I Baileys, to też nie jest złe. Też kupiliśmy na promie. I tym optymistycznym akcentem Wola mówi, że szkoda taśmy. Kończymy. Mamy żagle, żeby wejść do tego nieszczęsnego portu. Wszyscy się bardzo starają. Jesteśmy! To jest ten port, którego szukamy już pół dnia. Podobno najładniejszy na Lofotach. Warto było go szukać. Ale smród! Jezu, jaki smród! Od ryb. Biedni ci Norwegowie. Oni to jeszcze nie tylko, że produkują, to jeszcze to jedzą. Zabijamy prawą burtą. No Wenecja. Pierwszego punktu, na jaki udało nam się ze Zbysiem wdrapać. I
widać tu prawie całe miasteczko, właściwie całe. Niespodzianka. Zadaniem tego mini reportażu jest ukazanie załogi przy pracy. Właśnie wchodzimy do portu, który się wabi Kabelberg. Albo jakoś podobnie. Coś z kablem. Piękne jak zwykle góry. Każda w innym kształcie. Super, to są Lofoty. Mały porcik na Lofotach. Na dziobie pracuje Zbyszek. Pokażę, jak pracuje Zbyszek. Proszę bardzo. Tak, pracuje Zbyszek. Tak, to. Przygotowuje się do wyskoczenia z sumą na dziób. Tu pracuje Ola. To jest jej ulubiona pozycja, którą zajmuje zawsze, kiedy na coś czeka. Zaczynamy wchodzić do pięknego portu. Piękny, naprawdę piękny port. Super, o Jezu, jaki piękny. A ten paker na dziobie to nasz dziobowy. Weźmiemy go na te American Cup w charakterze dziobowego taktyka. Kapitanowie na rufie. Zaczniemy od pani kapitanowej, bo ona jest najważniejsza. Pani kapitanowa, tak. Pani kapitanowa dzisiaj jako jedyna błysnęła geniuszem i nareperowała silnik. Wiedziała od początku, co jest grane. Mechanicy niestety doszli po tym do tego samego po paru godzinach. Pan kapitan trochę zmartwiony, ale nie bójcie się. On jest dzisiaj w bardzo dobrym nastroju. Tak, to jest nasz zawodowy sternik. Też będzie pracował na American Cup. Jak się zdecydujemy przystąpić do tego programu. Teraz Zbyszek się przygotowuje do skoku. Uwaga, uwaga. Spina się w sobie. Zaraz, zaraz będzie skakał. Już. Pokazuj odległość, Marcin. Marcin pokazuje odległość. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Emocje dosięgają szczytu. Zbyszek, przygotuj się. Już. Nie jeszcze. O, skoczył. Udało się. Oj, udało się. Spring wyrzucony. Idziemy zobaczyć, co będzie robił Zbyszek. Zbyszek w napięciu. Wybiera szoty. Leci tak do pętli. O, tu leci do pętli. Tu dobrze, szybko, raz, dwa, trzy, tak, już, tak. Oj, dobrze, już, wybierają luz. Tak, udało się, suma. Tym razem Madek bez trupów. Luzuj, Spring, bo nas obraca dziobem. Ona biegnie zabijaczem. Zbyszek, jesteś bohaterem dnia. To ty uratowałeś jacht od zagłady. Dobiliśmy. Piękny fiord. Piękne widoki. Piękny camping. No, jesteśmy na drodze do Trondheim. Stanęliśmy na chwilę na krótki popas, ponieważ widoki są porażające. Dzień dobry. Jesteśmy w drodze do Trondheim. Godzina 22. Właśnie żeśmy dobili, robimy jedzonko. Gorące kubki, borowiki, zielona herbata i flaki. Taki mamy zestaw na dzisiaj. Dojechaliśmy do krainy troli. Gulgot sprawuje się nadzwyczajnie. Na razie martwimy się śniadaniem. I teraz proszę, proszę, gdzie my stoimy. No, prawda? Co powiecie? To jest to.
To jest właśnie kraina troli. To jest właśnie kraina troli. To są takie górki obrośnięte mchem. Pod spodem mieszkają trole, a my mieszkamy tu. Jeden z tych troli to w ogóle właśnie jest tak, że chyba wystaje kawałek trola. Będzie czuć zapach troli. Trole się zapotkili tam. Widzą to wszyscy? Jeśli widzą to wszystko na kamerze, co ja widzę, to piękniejszych miejsc na świecie nie ma. To jest niemożliwe, żeby były piękniejsze. Lodowiec się topi i spływa, powiększa ocean, a to jest norweski boczek. Zostawiamy sobie na potem, będziemy go jedli w ostatniej kolejności. A lód jest niebieski. Pod spodem, pod tą wodą, wszystko jest niebieskie, niebieskie, niebieskie. Thank you.
Pokera te 3 lata, jak stali w lodzie.